Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witamy Was w czwartym już odcinku Keto Q&A. Kolejna porcja pytań od Was, które pojawiają się w komentarzach, pojawiają się w na mojej skrzynce mailowej oraz w social mediach i czas na kolejne odpowiedzi. W opisie filmu macie link do wszystkich odpowiedzi na dane pytania razem z minutami, więc jak Was coś konkretnego interesuje, to możecie sobie do tego przejść. A ja tylko jeszcze zachęcam Was do subskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nowe filmy moje, nowe odpowiedzi na Wasze pytania przychodziły do Was, żebyście dostawali o tym powiadomienie. No i oczywiście jak macie pytania, to śmiało pytajcie. Zapraszam na Q&A. Pierwsze pytanie. Jaka powinna być mniej więcej proporcja pomiędzy tłuszczami nasyconymi a nienasyconymi? Myślę, że taka dokładna proporcja nie jest podana. Według mnie warto, żebyśmy przede wszystkim dbali o to, żeby nasza dieta była nieprzetworzona. W każdym produkcie, który ma w sobie tłuszcz, zazwyczaj występują zarówno tłuszcze nasycone, jak i jednonienasycone, wielonienasycone i po prostu one są naturalnie zawarte w tych produktach. Mam takie wrażenie, że był taki mocny pęd na keto, na to, że właśnie tłuszcze nasycone nie są złe, no bo one ogólnie nie są złe, ale przez to niektórzy zaczęli po prostu zajadać po pół kostki masła dziennie, objadać się smalcem, śmietaną, trzydziestką i tymi wszystkimi tłuszczami nasyconymi, które są również w jajach i jeść po prostu ogromne ilości jaj. Natomiast jak pokazuje część badań, to nie do końca jest takie najlepsze rozwiązanie, bo między innymi, jeżeli na przykład jesteśmy na redukcji, to okazuje się, że nasz organizm zdecydowanie łatwiej te tłuszcze nasycone, jeżeli je sobie będziemy dostarczać, potrafi magazynować, a dużo trudniej magazynuje mu się właśnie tłuszcze nienasycone i to je będzie wolał po prostu spalać. Więc jeżeli jakby chcecie tutaj w tą stronę jakby pójść, czyli dalej jakby redukować, no to warto właśnie zwiększyć ten udział tłuszczów nienasyconych. Poza tym one też mają bardzo dużo właściwości odżywczych i szczególnie te kwasy ALA, czy właśnie odzwierzęce DHA, EPA, to wszystko, czy omega-9, to wszystko są bardzo dobre tłuszcze i warto sobie o nie uzupełniać dietę. Czyli jednym słowem, może trochę mniej takich mega tłustych mięs, może trochę mniej smalcu, boczku, masła, śmietany, a po prostu dodawajmy do sałatek oliwę z oliwek, olej leniany, olej konopny, te inne oleje, dobre oleje roślinne, które właśnie będą miały jednak przewagę kwasów omega-3, a nie omega-6. No i oczywiście awokado, oliwki i takie orzechy, inne właśnie już jakby źródła tych tłuszczów, które mamy w pożywieniu i dzięki temu na pewno, jeżeli pójdziemy właśnie w tą tak zwaną stronę śródziemnomorską, w tłuszcze nienasycone, to myślę, że jest to bardziej jakby zbilansowane i optymalne dla większości osób. Drugie pytanie, akurat tutaj Krystyna napisała, ja po około 4,5 miesiącach na keto mam cholesterol 450 i też właśnie pod pierwszym Q&A wiele osób pisało, że rzeczywiście mi się cholesterol nie podniósł na keto, a mężowi się podniósł, a jemy tak samo i rzeczywiście tam była fajna dyskusja na ten temat, więc postaram się do tego po prostu tutaj ustosunkować, a może też zrobimy w ogóle oddzielny film. Moi drodzy, to nie jest tak, że zazwyczaj na keto podnosi nam się poziom cholesterolu i to nie jest norma. Mogę Wam pokazać moje badania, które właśnie ostatnio robiłam, również cholesterol. I tutaj zrobię Wam screena. Ja zawsze miałam cholesterol dość nisko i mój całkowity cholesterol, a przypominam, że ja już jestem ponad 4 lata na keto, jakby z wyjściem oczywiście z ketozy na jakiś czas i stosowaniem cyklicznej diety ketogenicznej, no ale jednak jest to cały czas praktycznie low carb i mój cholesterol całkowity to jest 3,4, gdzie 46, gdzie norma jest od 3 do 5. Wiadomo, to są też te normy, o których już Wam w filmie o cholesterolu mówiłam. Mój HDL to jest 1,6, LDL to jest 1,9, także bardzo dobra proporcja i tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No i trójglicerydy poniżej jedynki, więc bardzo dobrze, 0,64. Także jakby to myślę, że jest potwierdzenie tego, że cholesterol wcale nie musi iść do góry. Natomiast
Jeżeli tak jest, no to też nie ma z tym co dyskutować. I po pierwsza rzecz to jest taka, że są rzadkie mutacje genetyczne albo takie choroby, które predysponują nas do wyższego cholesterolu, jeżeli jemy po prostu produkty, które są bogate w tłuszcz. Mowa tutaj o genetycznych mutacjach np. genu APOE4, które ewentualnie można sobie zbadać, ale także o takiej właśnie genetycznej niezdolności do odpowiedniego metabolizowania kwasów tłuszczowych. I między innymi może to być pierwotny niedobór karnityny, porfiria czy deficyt karboksylazy pirogronianu. Są to dość rzadkie schorzenia, no ale mogą się przytrafić. I to, co ja... Poza tym, no może to być też tak, że po prostu nasza dieta, nasze żywienie nie do końca jest zoptymalizowane pod kątem tego, czego oczekujemy, nawet jeżeli to jest ketogeniczne żywienie. Szczególnie u osób, które mają nadmiar tkanki tłuszczowej, no to właśnie to, co mówiłam przed chwilą, warto przejść z tłuszczów nasyconych na tłuszcze nienasycone. Bardziej wejść w chude mięso i dokładać do tego właśnie tłuszcze nienasycone, dolewać, korzystać z ryb, z zieleniny, z odpowiedniej ilości błonnika. Jeżeli przejdziemy na takie keto bardziej śródziemnomorskie, o keto śródziemnomorskim też był film, więc możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej powinno wyglądać, no to wtedy powinien nam ten cholesterol po prostu się obniżyć, więc pierwsza rzecz, którą bym proponowała, to po prostu zweryfikować, co jemy i zmienić proporcje kwasów tłuszczowych. Okej, Roger pyta, dlaczego ludzie się boją, że na keto im wątroba wysiądzie? Jest to mit, natomiast rzeczywiście wątroba jest odpowiedzialna za produkcję ciał ketonowych. I jeżeli na przykład, to co mówię, że nie powinniśmy tego robić, no ale niektórzy wciąż robią sobie na przykład badania z krwi w trakcie ketoadaptacji, no i tam jeżeli zbadamy ALT, AST na przykład, te podstawowe parametry wątrobowe, to one podczas ketoadaptacji mogą być powyżej normy, no i wtedy lekarz może wysnuć wniosek, no w takim razie pan sobie zniszczył wątrobę. Natomiast jest to jakby zupełnie chwilowy proces, ponieważ nasza wątroba, no, dostaje po prostu strzała, ona musi wykonać dodatkową pracę, musi się tego nauczyć. Także o tym pamiętajmy, że po prostu tych badań nie wykonywać w trakcie adaptacji, tylko poczekać ten 1, 2, 3 miesiące. I parametry wątrobowe u większości moich podopiecznych, którzy są na keto albo już są na keto i przychodzą do mnie i robimy badania, są zupełnie bardzo dobre, wręcz ketoza sprzyja tak naprawdę prawidłowej pracy wątroby. I tutaj też jest kwestia właśnie schorzenia stłuszczonej wątroby. Może słyszeliście niealkoholowe stłuszczenie wątroby. I tutaj znowu dieta ketogeniczna może pomóc się pozbyć tego problemu, ale wydaje mi się, bo tu jest pytanie o to, dlaczego niektórzy się boją. No zobaczcie, niealkoholowe stłuszczenie wątroby. No to co nam otłuści wątrobę? No prawdopodobnie tłuszcz. To jest mit, bo zazwyczaj są to węglowodany proste, alkohol i różne błędy żywieniowe. No natomiast właśnie no skądś to się bierze i takie uproszczenia, często niewnikanie głębiej w temat może sprawić, że po prostu no takie krążą opinie, a nie inne. Natomiast to nie jest tak, że ketoza będzie naszą wątrobę jakoś niszczyć, no chyba, że już wcześniej mieliśmy jakieś problemy z trawieniem, niedobory enzymów, no to wtedy trzeba uważać i trzeba też zadbać o to, żeby tą naszą wątrobę wzmocnić i żeby po prostu tam te wszystkie procesy no, trawienia tłuszczów zachodziły poprawnie, więc czasem warto po prostu wspomagać się dodatkowo, szczególnie na początku, jakimiś enzymami trawiennymi, czy maślanem sodu itd., itd. Kolejne pytanie od pani Wiesi. Czy przy niskim poziomie hormonów tarczycowych częste spożywanie warzyw kapustnych i ryby w jednym posiłku ma sens? Chodzi mi o przyswajalność jodu. Tak, czyli niedoczynność tarczycy często może jakby być między innymi spowodowana niedoborami jodu. Ryby, mówi się, że stanowią źródło tego jodu i tak rzeczywiście jest, jeżeli je mamy dobrej jakości. A warzywa kapustne między innymi zawierają goitrogeny, które to wchłanianie jodu obniżają, po części hamują. Dlatego też połączenie ryby na obiad i surówki ze świeżej białej kapusty, no rzeczywiście tutaj może nie być najlepszym pomysłem, bo po prostu będziemy trochę hamować to wchłanianie tego jodu. Natomiast zazwyczaj i tak ten jod warto by było w takich sytuacjach przy niedoczynności sobie suplementować, oczywiście odpowiednio, a nie na hura. Zawsze pamiętajcie, że jod suplementujemy razem z selenem i cynkiem.
Ale jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o warzywa kapustne, to goitrogeny w nich neutralizujemy, jeżeli one jakby podlegają procesowi kiszenia albo przetworzenia w obróbce jakby termicznej. Czyli jeżeli na przykład zrobimy taką kapustkę, nie wiem, modrą na ciepło, to tam już nie powinno być problemu, że dodamy sobie ją do ryby, tak samo jak kapusta kiszona. Także tutaj też pamiętajmy o tym, że ta obróbka termiczna sprawia, że te goitrogeny już nam tak nie będą tutaj mieszać w temacie przyswajania jodu. Kolejne pytanie. Czy można używać świeżych drożdży, na przykład w postaci pasztetów zagęszczanych siemieniem lnianym i jajkiem? No jeżeli chodzi o drożdże, może to pytanie się wzięło stąd, że one mają na 100 gramów, tam 13-14 gramów węglowodanów. Natomiast no, tych drożdży bierzemy mało, więc nawet na ketoadaptacji ta ilość węglowodanów nie będzie duża. I jeżeli nie ma jakiejś alergii, bo nieraz zdarzają się alergie na drożdże, to ja nie widzę przeciwwskazań, żeby na keto te drożdże stosować. Czy kreatyna zaburza ketozę i wyrzuca z postu? Kreatyna raczej nie wyrzuca z postu, chociaż ja no, nie uważam, że dobrze jest ją jakoś brać na czczo na przykład. Natomiast jeżeli to jest pod kątem treningowym i chcesz około treningowo sobie doładować jakby tą kreatynę, to nie widzę tutaj większego problemu, nie powinna nas wyrzucać z postu. Czy zaburza ketozę? Nie, nie zaburza ketozy i kreatynę w ogóle, kreatyna uważam, że jest takim suplementem, który warto stosować i ja teraz, i też ja nieraz go stosuję, chociaż no ja oprócz witaminy D3, probiotyków, które i tak zmieniam i tam może jeszcze kilku preparatów, to raczej niczego nie stosuję na stałe, ale kreatyna z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy wynika, że około 5 gramów na dobę można spokojnie suplementować. I teraz tak, ona poprawia pracę naszych mitochondriów i pozwala nam szybciej uzyskiwać lepszą energię, więc właśnie około treningowo dla osób aktywnych fizycznie będzie świetna, ale może mieć też działanie na przykład neuroprotekcyjne, no bo jak usprawnia pracę mitochondriów, to również w naszym mózgu, może się przydać osobom, które chcą zadbać lepiej o swoje serce, także naprawdę ma ono szerokie zastosowanie i na keto, szczególnie właśnie w połączeniu z sodem, czyli na przykład właśnie z solą, również będzie bardzo fajnie działać. Uważajmy tylko, jeżeli jest jakiś problem z nerkami, no to wtedy ta kreatyna niekoniecznie powinna być suplementowana, ale podsumowując, uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny suplement, którym warto się zainteresować. I jeszcze mamy jedno pytanie, nawet dwa. Co z masłem orzechowym? I nie mam na myśli masła z orzechów ziemnych, ale na przykład migdałowe, masło z nerkowców. I tutaj właśnie pisze, już nie pamiętam kto, że kupiłam na Allegro, było tanie, ale niekoniecznie jakby wydaje mi się, że nie do końca było dobrej jakości. No rzeczywiście, moi drodzy, wszystkie właśnie te przetworzone po części produkty, to musimy uważać na ich jakość, bo bardzo łatwo jest kupić tanie, niesprawdzone masło orzechowe, które na przykład może być dla nas źródłem pleśni. Zresztą same orzechy źle przechowywane już mogą być źródłem pleśni, więc na to na pewno uważamy i warto po prostu albo samemu sobie takie masło zrobić, na przykład w Thermomixie z dobrych orzechów, no albo kupować rzeczy sprawdzone. Fajnie, że tutaj zaznaczyłaś o tym maśle, że to masło migdałowe, czy bo na przykład masło migdałowe no zdecydowanie będzie miało tych mniej prozapalnych właściwości niż masło z orzechów ziemnych, bo no te orzeszki ziemne to niekoniecznie jest dobry skład dla nas. Natomiast masło z nerkowców jest spoko, ale ono będzie też już miało więcej trochę węglowodanów, no ale to też nie zawsze jest problem, szczególnie przy aktywności już po ketoadaptacji czy gdzieś tam około treningowo. Także na pewno uważamy na jakość, no ale jeżeli chcecie doładować kalorie masłem orzechowym, no to na pewno masło migdałowe moim zdaniem będzie fajnym pomysłem. Dlaczego w mediach dieta keto jest źle przedstawiana? Na przykład kilka dni temu program, nie będę mówić, jakiś śniadaniowy, wypowiadają się zwykle specjaliści, którzy negują i ostrzegają przed złym samopoczuciem, nazywają to modą i tak dalej. No moi drodzy, jeżeli w ogóle ja uważam, że każda jakaś tam nowa dieta, która jest mega restrykcyjna, nie jest zazwyczaj dobra. I keto przedstawiane i postrzegane przez wiele osób właśnie tak, że po prostu tutaj w ogóle już nie jesz prawie węglowodanów, wszystko ograniczasz, tylko 20 gramów węgli na dzień,
No nie jest to w ogóle dobre podejście, bo to jakby na keto powinno nam bardziej zależeć na zwiększaniu tej elastyczności metabolicznej, o której ja ciągle mówię, a nie na tym, żeby mieć jak najwyższe poziomy ciał ketonowych we krwi. Więc tutaj takie podejście do ketozy, takie bardzo radykalne, no nie będzie dobre i ja rzeczywiście uważam, że to nie jest nic dobrego i tutaj bym się zgodziła z ekspertami. Natomiast postrzeganie samej ketozy jako tak naprawdę naszego stanu fizjologicznego człowieka negatywnie, no już jest raczej błędem, bo jeżeli ją dobrze prowadzimy, to jak sami doskonale na pewno wiecie, może nam dać mega korzyści i jest też stosowana przecież w leczeniu szpitalnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, żywienie ketogeniczne odwraca naszą piramidę zdrowego żywienia, która jest zalecana między innymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Polsce. Więc jest to zupełnie inny model odżywiania. Poleca nam się po prostu stosowanie dużej ilości węglowodanów prostych jako źródła energii. Mówi się nadal w szkołach, że węglowodany to jest jedyne po prostu źródło energii dla naszego mózgu. No a tu nagle wchodzi ketoza, więc no, nawet ja na studiach dietetycznych niczego się nie dowiedziałam mądrego na temat keto. To była moja praca po i w trakcie, kiedy ja zaczęłam szukać po prostu nowych, innych metod. Także no nie wszyscy tą pracę odrobią, nie wszyscy mają wystarczającą wiedzę według mnie na ten temat. No i dlatego właśnie mogą źle to przedstawiać, bo jest to coś, co jeszcze nie jest bardzo dobrze znane. A też myślę, że wielu osobom zależy na tym, żeby ketoza nie była jakoś bardzo propagowana, no bo zobaczcie, to ogranicza przemysł spożywczy w dużej mierze, bo bazujemy na nieprzetworzonej żywności, nie bazujemy na węglowodanach, na których po prostu koncerny zarabiają krocie, tak? Także no, to uświadamianie w tym kierunku społeczeństwa nie leży w interesie wszystkich osób i wszystkich wielkich firm i korporacji, więc ja myślę, że zawsze będzie się źle mówiło o ketozie. No ale są takie miejsca jak, mam nadzieję, ten kanał i różne inne, gdzie o keto mówimy dobrze i mówimy o ważnych też rzeczach i o problemach, które mogą się pojawić, także starajmy się na tym skupić i jeżeli ktoś nas pyta o zdanie, to edukować, ale też nie wykłócać się, bo myślę, że to też nie ma sensu, żeby kogoś na siłę do czegokolwiek przekonać. Myślę, że to tyle pytań na dzisiaj. Wciąż jeszcze mam listę i uzupełnia się ona o nowe, więc zapraszam Was do zadawania kolejnych. Za tydzień wrócimy do tematu z nowymi odpowiedziami. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło, Pana Wokado na pewno również. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.